ale ja się nie włóczę. A co ty robisz? Szukam. Już 27 września na Netflixie zadebiutuje Znachor. To nowa ekranizacja kultowej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. O filmie rozmawiam z jego twórcami. Muszę przyznać, że kiedy pierwszy raz usłyszałem, że Leszek Lichota będzie grał Znachora, to pomyślałem sobie, co, Lichota? No nie, on za młody przecież jest. Gnieczyski to był taki znacznie bardziej dojrzały pan. A potem się okazało, to jest pan dokładnie w tym samym wieku chyba, w którym był Bińczycki. No właśnie, to też mnie zaskoczyło, bo ja oglądając wszystkim nam znaną wersję z lat 80. zawsze myślałem, że Bińczycki był sędziwym człowiekiem. A potem jak grzebnąłem w internecie, się okazało, że mamy dokładnie tyle samo lat, kiedy podchodzimy do tej roli. Mało tego, nawet Michał Gazda miał, zdaje się, tyle samo lat, co pan Jerzy Hoffman, tak? Niestety pan. Tak, więc jakby uknuliśmy na planie takie coś jak wiek znachorowy. Takie pojęcie, które predysponuje twórców do tego, żeby mogli zabrać się za ten tytuł, więc myślę, że kolejna produkcja, jak powstanie czwarta już, to też mniej więcej w tym samym wieku będą twórcy. Daj nam Boże, żebyśmy zobaczyli za 40 lat, za kolejne 40 lat. W takim razie przychodzi propozycja zagrania Znachora i to było od razu tak, czy raczej, Jezu, czy ja chcę się z tym mierzyć, czy ja chcę wchodzić do tej rzeki i potem czytać komentarze w internecie? Szczerze przyznam, to była rozmowa, z którą z Michałem odbyliśmy gdzieś w jakiejś, nie pamiętam, restauracji, gdzie zdradził mi taki pomysł. Pierwsza myśl jakaś była taka, że wyzwanie. I to troszkę takie ego aktorskie było podłechtane, żeby zmierzyć się z czymś, co jest jakąś kultową produkcją u nas, ale na szczęście od razu Michał uspokoił mnie, że nie będziemy się mierzyli z jakąkolwiek remake'iem. Tylko będziemy robili jakby taką autonomiczną naszą jakby adaptację powieści z Mostowicza. Więc to mnie uspokoiło i potem przeczytałem scenariusz, mówię, faktycznie to jest jakby cały czas ta sama historia, tylko takim nowym, świeżym okiem jakby opowiedziana. A może jestem przestępcą i zamordowałem kogoś? A myślą panowie, że na czym właśnie to świeże oko polega i na czym polega to inne spojrzenie? Podejścia do tej samej historii. Myśmy też uknuli takie pojęcie ze scenarzystami, że my robimy taką historię jazzującą. Mamy tą samą melodię, wszystkie elementy, które wszyscy znają i kochają. Natomiast w aranżacji i w tych wszystkich drobnostkach, które sprawiają, że jazz jest fajny, postanowiliśmy sobie pofolgować i trochę ten ogonek zakręcić w świński. Taki zawijasek. Tu nie spoilując, ja decyzję ostateczną, no bo też się zmagałem z takim poczuciem odpowiedzialności, z jakimś jednak twórczym lękiem, to jest wpisane w interes przy tego typu produkcji o tym kalibrze, ale jak przeczytałem ostatnią kwestię Dobranieckiego w scenariuszu, to powiedziałem sobie, że robię. No, więcej nie powiem. Mnie już niepotrzebne. Domu nie mam gdzie go postawić. Sierotka Marysia. Muszę zacząć od tego, że bardzo, ale to bardzo lubię kobiece postaci w Znachorze, bo po pierwsze one są równorzędnymi zawodniczkami względem tytułowego bohatera, a po drugie są to bohaterki, które nie pozwalają, by to świat wpływał na ich życie, tylko to one wpływają na świat i kształtują go dookoła siebie. Ja po przeczytaniu scenariusza miałam absolutny szał, to znaczy wiedziałam, że chcę zagrać tę postać. To jest baba, która ma jaja. I to mnie najbardziej w niej pociągało, żeby jej nie tonować, tylko jeszcze podbić ten jej temperament, energię. Ona jest absolutnie porywająca. Ona ma swój świat, ma swoją intuicję, którą się kieruje. Nie jest zależna od nikogo, bo musimy pamiętać, że ona jest przede wszystkim właścicielką młyna, czyli jest kobietą majętną, która rozdaje karty też w tej wsi. Marysia też jest postacią, która ma odwagę. Tak, jak najbardziej. Myślę, że to jest coś, co je też łączy ze sobą i one się też ze sobą mogą jakoś utożsamić. Ja jak przeczytałam scenariusz, to od razu miałam takie przekonanie, właśnie taki zachwyt, że ta Marysia właśnie jest taka sprawcza. I to jest jedna jej strona, ale z drugiej mam wrażenie, że ma też tą swoją delikatność i eteryczność, że pokazuje nam, że mieni się na tym ekranie, że pokazuje też te swoje jakieś rany, traumy, że właśnie z jednej strony ta bohaterka ma tą siłę, ale mam wrażenie, że ta jej delikatność też funkcjonuje. Dlaczego zatrudni się do więzienia? Ale prawo jest prawem. Panowie, wiadomo, trochę czasu się już znają i ciekawi mnie, czy właśnie ta wcześniejsza znajomość wyniesiona z serialu konkurencji
pomogła też na planie zdjęciowym. Wiedzieliście, czego od siebie możecie wymagać, czego się spodziewać, ale być może też czasami się zaskakiwaliście na tym planie zdjęciowym. Jest tak, że ja czuję w pracy z Michałem, że on jakby daje pewnego rodzaju takie zaufanie, że, gdzie czuję swobodę twórczą, jeżeli chodzi o budowanie postaci, ale z drugiej strony wiem, że jeżeli się gdzieś zapędzę, to on mnie powstrzyma, albo jeżeli na przykład nie doszacuję, to on mnie pociągnie w odpowiednią stronę. Leszek ma taką cechę, którą ja nazywam trzecim okiem aktora. I on ma naprawdę wyjątkową intuicję filmową, świadomość kamery, świadomość obiektywu i świadomość inscenizacji. Także to działa w obie strony. Znaczy tam, gdzie na przykład Leszek nie doszacował i ja się upierałem, żeby uklęknął, pamiętasz? No, to z drugiej strony ja bardzo często korzystam po prostu z inscenizacyjnych porad Leszka. I to jest wielka przyjemność pracować w otoczeniu tak świadomych aktorów jak Lech. Zaczynam lubić te wywiady, naprawdę. Mogę usłyszeć rzeczy, których sobie nigdy nie mówiłem. Bo siedzisz obok mnie. Ale jest coś takiego, ja to mówię, to nie jest kurtuazja z mojej strony. Naprawdę tak jest. Pan umie, kiedykolwiek operował pan człowieka? Na czym waszym zdaniem polega też wyjątkowość tej historii? Dlaczego ta historia tak bardzo żyje w ludziach przez kolejne pokolenia? Bo książka ma już ponad 80 lat, a mimo wszystko wracamy do niej, oglądamy ją, czytamy ją i wzrusza. Wydaje mi się, że po prostu potrzebujemy takich historii, takich niosących nadzieję, jakichś takich prawdziwych i w tej swojej prostocie przejmujących. Więc myślę, że ten scenariusz i w ogóle bazowanie na takich kanonach polskiej literatury jest czymś niesamowitym, bo one są po prostu świetne i one niosą nas, bo po prostu są genialnie napisane. Przystępując do oglądania filmu, zastanawiałem się, jak on będzie wyglądać, jak będzie zrealizowany, i uderzyło mnie, jak bardzo ten film jest klasyczny i jak dużo w nim jest jakiejś takiej inspiracji chyba malarstwem klasycznym. Ha! To ja się cieszę, że to mówisz. Tak, Lechu? No, ale koniecznie. Bo ja siedziałem naprawdę parę miesięcy, żeby sobie ten film ułożyć w głowie stylistycznie, inscenizacyjnie. Myśmy dosyć ortodoksyjnie i brutalnie postanowili, że nie będziemy robić tego filmu w cieniu filmu sprzed 40 lat. Że nie oglądamy się za siebie. I teraz trzeba było wymyślić taki patent na to, żeby postąpić z Dołęgą Mostowiczem w taki sposób, żeby widzowie poczuli nasz szacunek dla gatunku, dla melodramatu, dla klasyczności tej opowieści. To znaczy, że opowiadamy dłuższą frazą, pozwalamy aktorom grać. To jest trudniejsze do realizacji niż po prostu taka metoda montażowa. Myśmy stosowali metodę montażu wewnątrzkadrowego, tam się w tych ujęciach dużo dzieje. One są, tak jak mówię, bardziej potoczyste, dłuższe i tak. I to bardzo było fajnie, że to zauważyłeś, bo myśmy nad tym poświęcili, rysując storyboardy i szykując się tego, bardzo, bardzo dużo czasu. Nawet się nasz wspólny znajomy nabijał, że to jest wybitny przedstawiciel współczesnego kina, którą nazywa Cinema di Papa. Coś w tej, ale mnie to nie obraża. Znaczy jest w tym taka szlachetna klasyczność, o którą walczyliśmy. Michał mi powiedział jakby a propos stylistyki, w której mieliśmy się poruszać, że chcemy zrobić klasyczny melodramat, jakby gatunek, który u nas jakby w jakiś sposób, nie wiem, czy wymarł, czy kiedykolwiek. Wymarł. Chyba wymarł po prostu. No i to już też jakoś ustawiło tonację tego, w czym się mamy poruszać, nie? Chciałem podpytać się o waszego ekranowego partnera, czyli Leszka Lichotter. Na koniec trzeba było tego zacząć od Lecha. Last but not least. To właśnie jak tutaj układała się współpraca na linii Lichota i jego ekranowe partnerki. On jest przede wszystkim partnerem czujnym, partnerem, który daje pole drugiej osobie do tworzenia. Nie zagarnia tego ekranu, on podchodzi spokojnie do pomysłów wszelakich. On jest niesamowitym partnerem, który naprawdę daje szansę drugiej osobie. To nie trafia się tak często, wbrew pozorom. Poza tym ma jedną jeszcze cechę fantastyczną, patrzy w oczy. Co też nie jest taką oczywistością. Patrzenie drugiemu człowiekowi w oczy wcale nie jest proste, zwłaszcza jak się gra jakieś głębsze emocje, a Leszek z jego kunsztem aktorskim fantastycznym potrafi to robić i wspiera po prostu. Także ja
dziękuję losowi za takiego partnera. Ja jestem debiutującą praktycznie aktorką, on z ogromnym doświadczeniem, więc obserwowanie go w ogóle w pracy było dla mnie czymś niesamowitym. Ale też to właśnie, że on nigdy nie robił między nami jakichś barier. To wszystko było w takiej otwartości i w takim poczuciu, że jesteśmy tutaj razem, jesteśmy partnerami, że mnie to dawało taką niesamowitą przestrzeń, że sama też nie wstydziłam się mówić o swoich pomysłach, jakichś uwagach. On to przyjmował, zapamiętywał, potrafił właśnie zapamiętać jakieś takie małe niuanse, o których rozmawialiśmy, więc to było dla mnie... No wspaniałe, w ogóle wspaniała taka przygoda i wielka, wielka nauka z tego płynąca. Plus właśnie to takie, ten taki spokój, który on wprowadzał na plan. Ja mam wrażenie, że to było w ogóle głęboko przemyślane, bo Znachor sam w sobie coś takiego ma, że przy nim się tak człowiek czuje, o, bezpiecznie. I właśnie Leszek też coś tak emanował czymś takim, że jak tylko wchodził, to ja tak, o, nic nam nie grozi dzisiaj. Tak, jest spokój. Tak. Czyli Leszek Lichota jest jak taki kocyk i kubek ciepłej herbaty. Absolutnie. I na jesień nadaje się elegancko. Jak co komu złego się działo, to od razu do Antoniego. I wiadomo, że tam pomoc zawsze się znalazła. Jak myślicie, na czym polega wyjątkowość tej historii? Książka Znachor ma już ponad 80 lat, ekranizacja Hoffmana ponad 40, a 5 razy w ciągu świąt, w ciągu jednego dnia na różnych kanałach można je było oglądać. Jest chyba wcześniejsza oczywiście. Tak, oczywiście. Która ma 80 lat. Która w zasadzie chyba powstała w tym samym roku, co... Co powiedz? Tak. Książka. Na czym polega wyjątkowość tego? Dlaczego ludzie tak chętnie do tego wracają? I ta historia wciąż wzbudza takie emocje. Jeżeli chodzi o umiejętność poruszania ludzkich emocji, to dla mnie ma taką siłę mniej więcej, jak w literaturze światowej miało love story. Prosta historia, ale która cię po prostu porywa. I my lubimy gdzieś być właśnie połechtani po naszych emocjach w taki sposób, że wydobywa się z nas te najlepsze cechy, że chcemy być jak ci bohaterowie, chcemy być tak szlachetni, chcielibyśmy tak kochać, chcielibyśmy się tak umieć poświęcać, chcielibyśmy być tak altruistyczni, że te wszystkie najlepsze nasze ludzkie cechy ci bohaterowie gdzieś w sobie mają i my oglądając ich też tak chcielibyśmy przez chwilę być jak oni i no chyba na tym jakby polega, dla mnie jako widza i czytelnika. Nikt tego może nie nazwał, ale jest jakaś taka potrzeba opowiadania dobra, baśni o dobrym człowieku w jakichś konkretnych momentach społecznych. Kiedy ja się po raz pierwszy dowiedziałem, że ktoś ma pomysł zrobienia Znachora i że powstaje jakiś taki scenariusz, wszyscy nosiliśmy maseczki pandemiczne, jak zaczynaliśmy zdjęcia, wybuchła wojna na Ukrainie, a teraz jesteśmy w sytuacji przedwyborczej, gdzie ten podział bardzo taki radykalny i nienawistny przechodzi jakby przez rodziny. Więc wydaje mi się, że tu też bym upatrywał jakiegoś powodu dla sukcesu tej historii, że nagle oto możemy o tym wszystkim zapomnieć i się skupić na, no tak jak mówię, baśni o dobrym człowieku. Co ciekawe, to postać Znachora jest skompilowana i wymyślona w taki sposób, który idzie wbrew wszystkim zasadom budowania scenariusza. To jest postać, która nie przechodzi przemiany, zauważcie. Znaczy, że w sytuacji, kiedy jest bogatym mieszczaninem i wybitnym chirurgiem, jest po prostu super dobry, jak jest wiejskim włóczęgą, nic się nie zmienia, jest nadal super dobry. I myślę, że to ludzie w Znachorze kochają. Niech się Antoni nie martwi. Będzie dobrze.